Trochę na pewno tak. Tak naprawdę od poprzedniego razu minęło 10 lat, więc troszeczkę się zmieniły struktury, przede wszystkim właścicielowie klubu, sponsorzy. Tu byłem troszkę zaskoczony, że klub jakby Polonia Bydgoszcz, no nazwa jest ta sama, ale jednak sponsorzy i ludzie zarządzający są inni, ale myślę, że w porządku, wszystko jest jakby, wszystko jest dobrze, wszystko mi się podoba, fajna atmosfera, więc super. Dużo było tych wspomnień, bo to jakby było, zaczynałem jakby młody chłopak, w wieku 19 lat przyszedłem do Polonii i tych chwil, tych zawodników, gdzie się, ilu się przewinęło, z iloma jeszcze utrzymuję kontakty, jest dosyć sporo, więc same super wspomnienia. Bardzo dużą, to trzeba przyznać i były sezony bardzo dobre, ale były też sezony, które borykałem się z różnymi problemami, ale jakby nie było ich zbyt dużo, więc w porządku. Więc cóż, no tutaj jakby jest nowy rozdział, inny rozdział, tak jak mówiłem, wracam po kilku latach, więc jakby uważam to jakby za nowy rozdział w mojej karierze. No widać, że się dobrze dzieje, tak? Stadion jakby jest non-stop remontowany, albo jest w planie kolejna przebudowa, parking, no struktura klubu, no to jakby przez ten okres czasu 10 lat zmieniło się dosyć sporo, tak? Ale dla nas powinno być to najważniejsze, że cel jest jakby jeden i chcemy jeździć w jakby najlepszej lidze świata, więc zobaczymy, no wszystko jest ku temu robione, żeby tak było. Wiadomo, że to jest tylko sport i jakby tor weryfikuje nasze plany, ale miejmy nadzieję, że nam się powiedzie. Bardzo dobrze, no z tego względu chociażby, że po prostu jakby wie na czym stoi, tak mi się wydaje z moich jakby obserwacji, że wie na czym stoi, wie na co sobie może pozwolić i jakby te negocjacje są prostsze, tak? Prostsze, wszystko jest jakby na bieżąco, gdzie w tych czasach jest to bardzo ważne, więc myślę, że co do kwestii jakby organizacyjnych i finansowych nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. W ogóle nie mam zastrzeżeń, bo na razie no, nie jeździmy, ale myślę, że wkrótce to się zmieni. No, kilkukrotnie mieliśmy się jakby z prezesem okazję zmierzyć, czy to w tenisa stołowego, czy to w ziemnego. No jakby nie mam na dzień dzisiejszy szans, ale to może się zmienić. O ile wiem, to nikt z nimi nie wygrał, chociażby z towarzystwa żużlowego, tak? Więc myślę, że jest dobrym graczem, ale mówię, no to wszystko jest jakby kwestią potrenowania. Spokój, no ale myślę, że to jest jakby takie trochę oklepane. Przede wszystkim konsekwencja, dążenie do celu. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze przydarzą się jakieś słabsze chwile, a mogą takie być, chociaż nie muszą, to i tak trzeba zachować spokój, jechać swoje i przede wszystkim dobra forma zawodników, przede wszystkim to jest najważniejsze. Dobry mózg tego wszystkiego, czyli w postaci trenera tutaj mamy Tomka Bajerskiego, więc myślę, że odpowiednia osoba, gdzie powinno to wszystko scalić i przede wszystkim pilnować, koordynować, co się dzieje z torem i żebyśmy mieli tą swobodę odnośnie treningów i toru, jaki możemy zastać na mecz u siebie, tak? To mecze u siebie są jakby kluczowe, zaczynamy tak naprawdę u siebie też pierwszy mecz, więc myślę, że tutaj teraz jest podstawowa kwestia, żebyśmy zaczęli jeździć, dosyć dużo jeździć na swoim domowym torze.